Dzień dobry. Dzisiaj w swoim wystąpieniu chciałobyśmy przedstawić Państwu wyniki analizy programów nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych w wybranych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Na początku przedstawimy cel przeprowadzonego przez nas badania oraz jego metodykę. Następnie przedstawimy wyniki naszego badania, a mianowicie wskażemy przedmioty związane z kontrolingiem, wymiar godzinowy realizowanych przedmiotów, a także porównamy programy nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych pod kątem podstawowych zagadnień dotyczących właśnie rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Celem badania było porównanie programów nauczania na uczelniach publicznych w Polsce. Analizie zostały poddane także formy kształcenia studentów oraz zakres tematyczny realizowany na przedmiotach związanych z rachunkowością zarządczą i rachunkiem kosztów. Badaniu zostało poddanych 9 uniwersytetów, które zostały wybrane z rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych oraz najlepszych uniwersytetów w Polsce według magazynu Perspektywy w 2017 roku. Są to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 roku na podstawie planów studiów oraz programów nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością zarządczą, które są dostępne za pośrednictwem stron internetowych badanych uczelni. Badanie polegało na wielokrotnym przeanalizowaniu ponad 60 różnych sylabusów. Niestety oferta edukacyjna jest bardzo zróżnicowana, a przedmioty związane z rachunkowością zarządczą są realizowane w różnym wymiarze godzin. W zależności od uniwersytetu, ale także godziny te różnią się w zależności od specjalności. Dlatego w celu przedstawienia jak najrzetelniejszego obrazu do analizy wybrałyśmy z każdego uniwersytetu po jednej specjalności, która charakteryzuje się największą liczbą przedmiotów związanych z kontrolingiem. Ogólna analiza godzin pozwoliła nam na wyróżnienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ponieważ studenci na specjalności controlling mają tam z tego zakresu aż 390 godzin. Analiza form nauczania wykazała, że przedmioty związane z rachunkowością zarządczą prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz konwersatoriów. Najwięcej zajęć praktycznych mają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ponieważ ćwiczenia tam zajmują aż 240 godzin. Natomiast najwięcej zajęć teoretycznych mają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ponieważ wykłady odbywają się tam w wymiarze 225 godzin. Uniwersytet Mikołaja Kopernika wypada pod tym względem przeciętnie, jednak należy podkreślić, że wymiar godzinowy zajęć teoretycznych i praktycznych jest tutaj najbardziej porównywalny. Nie można jednoznacznie porównać przedmiotów, które są realizowane w ramach wszystkich uczelni, ponieważ nazwy przedmiotów są niejednoznaczne, a zakres tematyczny występuje w ramach różnych przedmiotów. Można podzielić przedmioty na takie trzy główne grupy. Są to przedmioty kierunkowe, specjalnościowe oraz swobodnego wyboru. Przedmiotów kierunkowych występuje aż 14 różnych przedmiotów, z czego tylko rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów występują więcej niż jeden raz. Z pozostałych można wyróżnić m.in. komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej, zarządzanie kosztami czy decyzje inwestycyjne. Uczelnie w większości dostosowują także swoją ofertę do oferowanych specjalności. Na 9 analizowanych specjalnościach można wyróżnić aż 35 różnych przedmiotów specjalnościowych, z czego tylko strategiczna rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów się powtarzają. Wśród pozostałych można wyróżnić m.in. rachunkowość zarządczą w hotelarstwie i turystyce lub metody ilościowe w kontrolingu. Studenci niektórych uniwersytetów mają także możliwość wyboru przedmiotów swobodnego wyboru z zakresu kontrolingu. Taka możliwość jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Szkole Głównej Handlowej. Studenci tych uczelni mogą uczyć się m.in. treści z zakresu green controllingu, cen transferowych w rachunkowości czy zaawansowanej rachunkowości zarządczej.
Porównanie programów nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych wymagało wyodrębnienia kluczowych zagadnień realizowanych na tych przedmiotach. Zagadnienia te zostały wyselekcjonowane na podstawie analizy spisów treści 10 podręczników do nauki rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, które najczęściej były polecane jako literatura podstawowa w sylabusach badanych uczelni. Analiza programów nauczania wykazała, że zaprezentowane treści w przeważającej części są realizowane na rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów oraz na przedmiotach pokrewnych, co zostało zasygnalizowane w tabeli w postaci gwiazdki. Tak jak Karolina wcześniej wspominała, w planach studiów niektórych uczelni nie zawsze znajdują się takie przedmioty jak rachunkowość zarządcza oraz rachunek kosztów, lecz inne, których nazwa jest bardzo zbliżona. Taki przypadek miał miejsce m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na którym znajduje się przedmiot rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który oferuje przedmiot rachunek kosztów w zarządzaniu. Natomiast zakres realizowanych przez nie tematów jest bardzo zbliżony do tego, który został objęty podstawowymi przedmiotami. Brak zapoznania się z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi m.in. klasyfikacji kosztów lub analizy progu rentowności wynika z tego, że takie przedmioty jak rachunkowość zarządcza lub rachunek kosztów znajdują się także w programie nauczania studiów pierwszego stopnia. Sytuacja ta również miała miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Szczecińskim. W przypadku Szkoły Głównej Handlowej brak odnotowania realizacji niektórych zagadnień wynika z tego, że nie miałyśmy możliwości dostępu do sylabusa przedmiotu rachunek kosztów, jednak wszystkie zaznaczone zagadnienia realizowane są tam na przedmiocie rachunek kosztów, co dodatkowo dowodzi, że program nauczania rachunkowości zarządczej bardzo często stanowi syntetyczne połączenie zagadnień z tych dwóch obszarów. Różnorodność przedmiotów oferowanych przez badane uczelnie sprawia, że oprócz podstawowej wiedzy dotyczącej rachunkowości zarządczej, studenci poznają także inne, bardziej specjalistyczne zagadnienia. Dotyczą one m.in. Lean Management Accounting, czyli szczupłej rachunkowości zarządczej, nowoczesnych narzędzi zarządzania gotówką, m.in. cash pooling, raportowania o kluczowych wskaźnikach efektywności i wskaźnikach aktywności biznesowej, yield management, rachunkowości ekologicznej i rachunku kosztów środowiskowych, model metod wartości wypracowanej oraz beyond budgeting. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika więc, że analiza programów nauczania na studiach drugiego stopnia jest bardzo skomplikowana i pracochłonna. Niejednorodność oferty edukacyjnej w zakresie kontrolingu, odmienne formy kształcenia, a także rozbieżność w wymiarze godzin uniemożliwiają dokonanie kompleksowego porównania programów nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych. Analiza prowadzonych przedmiotów wykazała również, że zdecydowanie atrakcyjniejszą ofertę edukacyjną pod kątem zawodu kontrolera posiadają te uczelnie, na których występują specjalizacje ściśle związane z kontrolingiem. Badanie wykazało również, że podstawowe treści dotyczące rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów w badanych uczelniach są niemal identyczne, a dowolność nauczania występuje dopiero na poziomie przedmiotów pokrewnych, które każda uczelnia wybiera we własnym zakresie. Warto ponownie tutaj podkreślić, że takie przedmioty jak rachunkowość zarządcza oraz rachunek kosztów występują także w programach nauczania studiów pierwszego stopnia, co może przyczynić się do tego, że wiedza studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia może być bardzo różnicowana i niekiedy niewystarczająca. Ponadto, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez dr Ewelinę Zarzycką, dotyczącym roli, zadań i wymagań stawianych specjalistom rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle ogłoszeń o pracę, kształcenie powinno w jak najwyższym stopniu podkreślać aplikacyjny i praktyczny charakter realizowanych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem roli doradczej. I w taki sposób kontrolnik nauczany jest tylko i wyłącznie na Uniwersytecie Łódzkim na przedmiocie pod tytułem Rachunkowość zarządcza w praktyce, studia przypadków. Dlatego bardzo ważne jest, aby programy nauczania były do siebie jak najbardziej zbliżone i odpowiadały w jak największym stopniu oczekiwaniom pracodawców.
a zapewnić mogą to między innymi instytucje certyfikujące poprzez udzielanie akredytacji uczelniom lub poprzez wywieranie wpływu na kształtowanie programu nauczania. Temat badania jest bardzo rozwojowy. W kolejnym etapie można pokusić się o rozszerzenie badania o studia pierwszego stopnia, co pozwoliłoby na pewno na wyciągnięcie dodatkowych wniosków. Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę.